Nasze centrum powstało w Szpitalu Powiatowym, więc niewielkim szpitalu na wschodzie Polski, błęcznej. Natomiast jesteśmy największym centrum oparzeniowym w Polsce. I od 10 lat, od 2014 roku, tak naprawdę leczymy poszkodowanych w każdym wieku, dlatego że wtedy rozpoczęliśmy też leczenie oparzonych dzieci. I aktualnie oprócz leczenia oparzeń zajmujemy się też chirurgiem rekonstrukcyjną, leczymy wady rozwojowe, zamykamy ubytki pourazowe. Po resekcjach onkologicznych zajmujemy się chirurgiem ręki, a także wykorzystujemy techniki mikrochirurgiczne. Więc jesteśmy kompleksowym centrum chirurgii plastycznej. Z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie współpracujemy od wielu lat, ale w 2019 roku powstała klinika też u nas w Łęcznej. To jest unikatowy ośrodek, dlatego że niewielu studentów w Polsce na innych uczelniach mają okazję przyjechać do naszego centrum, zobaczyć oparzenia, zobaczyć procedury takie jak pokrywanie ran przeszczepami skóry, a także procedury chirurgii plastycznej. Nie ma takiego przedmiotu na uczelni jak chirurgia plastyczna. Ostatnio jest dodany jako blok obieralny, czyli studenci mogą sobie wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów. Natomiast u nas w ramach propedeutyki chirurgii mają okazję zapoznać się z chirurgią plastyczną i zobaczyć tak naprawdę no od samego środka, jak to wygląda, od strony chirurga, od strony anestezjologa. To, co tutaj przedstawiamy, to co ośrodki nam prezentują, no myślę, że wystarczy zobaczyć na nasz program, tak? bo to dotyczy nie tylko chirurgicznego leczenia, bo mamy nowość w postaci enzymatycznego oczyszczania, które stosujemy już od praktycznie 10 lat. I większość ośrodków już skorzysta z tego środka. Mamy oczywiście postępy w anestezjologii, w intensywnej terapii, czyli dla tych ciężko oparzonych, ale także w, reha w rehabilitacji, we wsparciu psychologicznym. Na, na każdym polu z tych dziedzin tak naprawdę mm, duże postępy możemy obserwować. I myślę, że każdy następny zjazd będzie pokazywał coraz więcej y, ciekawych doświadczeń, ale także wyników badań, bo każdy ze środków i chirurgii plastycznej, i oparzeń prowadzi różnego rodzaju badania. Fali się mi prezentuje nie tylko na zjazdach, ale także w publikacjach, w różnych czasopismach i tutaj chciałbym podkreślić też i zareklamować, można powiedzieć, nasze czasopismo, którym wydawcą jest Everett. Jest to czasopismo Chirurgia Plastyczna i Oparzenia, gdzie poruszane są no, niezwykle ważne tematy z chirurgii plastycznej, a także z oparzeń. Jest to jedyne czasopismo w Polsce, które, które obejmuje tematy leczenia oparzeń. Oczywiście są prezentacje, są wykłady. Uczestnicy siedzą na sali wykładowej, ale myślę, że bardzo dużo też się dzieje w kuluarach i w dyskusjach, dlatego że dzielimy się doświadczeniami, dyskutujemy, tak, pokazujemy swoje własne, własne sugestie, pomysły na to, jak usprawnić leczenie oparzonych i myślę, że to ma największą wartość.